Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Ja naprawdę nie wiem, co jest z tymi piosenkami o telewizji. O radiu znajdujemy jakieś takie pozytywne, że fajnie, że magia radia. A o telewizji znowu udało mi się znaleźć taką piosenkę, w której to jest po prostu hejt na to, co się dzieje w telewizji. Masz na to jakieś wytłumaczenie? Nie bardzo, ale może słuchacze nam podrzucą jakąś taką pozytywną piosenkę o telewizji. facebook.com/radio-dht, chętnie przyjmiemy i zaczniemy taką piosenką któryś z naszych programów. Dokładnie. A propos zaczynania któregoś programu, to 33 na liczniku. Tak, zaczynamy 33 wydanie magazynu RTV. Witamy Was bardzo serdecznie. Milena Wiśniewska. I Michał Dziwisz. Oj, dzieje się, dzieje w radiu i telewizji, chociaż szczerze powiedziawszy, jak tak wspominaliśmy nasze początki rok temu, mniej więcej, to działo się zdecydowanie więcej, prawda? Była niezła orka na ugorze. Tak, nawet w marcu działo się sporo, było tych nowości dosyć dużo, a tutaj telewizje trochę nowości przygotowały, ale czy tak wiele? Mamy wrażenie, że choćby w marcu było więcej, a w stacjach radiowych to jakoś tak w ogóle się praktycznie nie mówi o nowych programach, ale kilka nowości jest, więc Wam je dzisiaj chętnie przybliżymy i chyba nie tylko dzisiaj. Dokładnie, natomiast najpierw taka informacja z radiowego świata, zanim przejdziemy do telewizji, bo telewizji będzie na dobry początek nieco więcej w dzisiejszym wydaniu programu RTV. Jacek Sobala oficjalnie nie jest już prezesem Polskiego Radia. Nie jest i to jeszcze jest taka ciekawostka, że został odwołany dzięki głosom tych członków Rady Mediów Narodowych, którzy są związani z Prawem i Sprawiedliwością. No to jest w ogóle dość interesująca kwestia, natomiast no tam no, to nie od dziś wiadomo, jeżeli ktoś się nieco bardziej interesuje polityką i tym, co się dzieje za kulisami, że to nie jest tak, że prawica i nawet ludzie z Prawa i Sprawiedliwości powiązani gdzieś tam mówią jednym głosem. Nie, tam są różne obozy, także i w kwestiach mediów, także to nie jest do końca tak, że mamy prawicę i centrum i gdzieś tam jeszcze ewentualnie może lewą stronę. Nie, to nie do końca jest tak, to wygląda nieco inaczej, to tak na marginesie, więc prawdopodobnie po prostu no, także i ludzie z tej prawej strony politycznej sceny mieli coś do redaktora Sobali. Zobaczymy, gdzie pójdzie teraz i co będzie teraz robił, czy media, czy co innego, może czas pokaże. Tego na razie nie wiemy. Chyba, że dotarłaś do jakiejś informacji. Nie, jeszcze nie natrafiłam. Nie. No dobrze, to my teraz przechodzimy do telewizji, do telewizyjnej jedynki, która to, zresztą w ogóle telewizja polska jako całość miała taką pod koniec sierpnia konferencję, był prezes Jacek Kurski, byli ludzie związani z różnego rodzaju serialami, programami, można sobie z nimi było zdjęcia robić, także no, takie medialne show tam się pojawiło wtedy. Można było w internecie oglądać. Prezes Jacek przemawiał. I to było bardzo interesujące, a owocami tegoż właśnie są informacje, które Wam dzisiaj przedstawimy, dotyczące nowych propozycji programowych telewizji polskiej. Zanim zaczniemy je przedstawiać, to nadmienię tylko, że kluczem kolejności, w jakiej będziemy przedstawiać te nowości w jesiennych ramówkach telewizyjnych, będzie właśnie kolejność pojawiania się ich w telewizji, przynajmniej mniej więcej. I tak wyszło, że zaczniemy od tego, co pojawi się jutro po raz pierwszy, chociaż właściwie nie do końca po raz pierwszy, ale o tym za chwilę. Otóż pierwszą nowością telewizyjnej jedynki tej jesieni będzie serial kostiumowy Drogi Wolności. Fabuła tego serialu skupia się na losach krakowskiej rodziny Biernackich. Jest to historia trzech młodych sióstr, Maryni, w tej roli Paulina Gałązka, Aliny, ją zagra Katarzyna Zawadzka, i Lali. W tej roli obsadzono Julię Rosnowską, być może możecie ją kojarzyć z roli Julii w serialu Julia.
Naprawdę. I te właśnie oto siostry zakładają w Krakowie tygodnik Iskra. Jego pierwszy numer ukazuje się 11 listopada 1918 roku, a tematem przewodnim jest przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania. Fabuła ma się rozegrać na przestrzeni wielu lat w tle ważnych wydarzeń historycznych, przez co produkcja jest bardzo kosztowna i skomplikowana. Fabuła w serialu w dużej mierze inspirowana jest pamiętnikami Polek z początku XX wieku. Scenarzyści opowiedzą w odcinkach m.in. o pokoju brzeskim, odzyskaniu niepodległości, powstaniu wielkopolskim, powstaniu rządu paderewskiego, początkach wojny polsko-bolszewickiej, podpisaniu traktatu wersalskiego, bitwie warszawskiej, przegranym plebiscycie na Warmii i Mazurach, powstaniu śląskim, uchwaleniu konstytucji marcowej, prawach wyborczych dla kobiet, powstaniu krakowskim, a także zamachu majowym. Oprócz wymienionych już przeze mnie aktorek młodego pokolenia, które zagrają główne role, w serialu będzie można między innymi zobaczyć również Izabelę Kunę i Annę Polony. Tak, nawet ostatnio oglądaliśmy i pani Anna też się pojawiła już w tym serialu. Ona, zdaje się, tę babcię gra taką... Ona gra babcię. Charakterną bardzo. Tak. Dokładnie, a Izabela Kuna zdaje się, że matka głównych bohaterek. Emisja tego właśnie nowego serialu w TVP1 rozpocznie się, jak już wspomniałam, jutro, w niedzielę, 2 września o godzinie 20:10, ale co ciekawe i powiem szczerze, że ten fakt jakoś tak nam umknął w tych wakacyjnych wojażach, w tym samym paśmie w połowie lipca bieżącego roku Jedynka wyemitowała pilotażowy odcinek produkcji, który obejrzało średnio 2,22 miliona widzów. Nas wśród nich nie było, nadrobiliśmy nieco później ten odcinek. Szczerze mówiąc, nie wiem jak ty, mnie jeszcze trudno sobie jakąś opinię wyrobić, ale sama fabuła jakoś zapowiada się na tyle interesująco, że myślę, że będę śledzić dalej. Też mi się wydaje, że może być ciekawie, może być interesująco. Po pierwszym odcinku ciężko cokolwiek wyrokować. Tak naprawdę muszę powiedzieć, że dopiero moim skromnym zdaniem pod koniec odcinka zaczyna się coś rzeczywiście dziać w tym serialu. No ale może to jest właśnie klucz do sukcesu, takie budowanie napięcia i może w kolejnych odcinkach będzie znacznie, znacznie lepiej i znacznie ciekawiej. Czas pokaże. Natomiast kolejną nowością w ofercie telewizyjnej Jedynki jest rozszerzenie tego, co już w Jedynce doskonale znacie. Mianowicie Koronę Królów, ale mamy jeszcze tu taki dodatek. Mianowicie będzie to cykl Korona Królów, taka historia. Emisja tego programu od przyszłego piątku na antenie telewizyjnej Jedynki nastąpi o godzinie 18:30 konkretnie. W cyklu tym bohaterowie telenoweli Korona Królów będą opowiadać widzom, jak wyglądał średniowieczny świat. Program poprowadzi aktor Wojciech Żołądkowicz, wcielający się w postać Olgierda. Widzowie poznają... Pozdrawiamy wszystkie fanki Olgierda, bo wiem, że jest to postać lubiana przez kobiety właśnie i zawsze oczekują jego pojawienia się na ekranie. Tak, natomiast widzowie poznają ciekawostki m.in. na temat handlu, medycyny czy królewskich uczt, a prowadzący w przystępny sposób przybliży tło historyczne, zawiłości polityczne i realia życia codziennego, w jakich rozgrywa się akcja Korony Królów. Także takie coś będzie można sobie obejrzeć tak przed weekendem, jeżeli chcielibyście się dokształcić. To o 18:30 w piątki. Ja myślę, że to jest potrzebne, bo już tak rozmawialiśmy i pojawiały się takie opinie w mediach, że jeżeli by tylko polegać na wizerunku kreowanym w serialu Korona Królów, mówimy o wizerunku władcy Kazimierza Wielkiego, no to ta jego wielkość może nie straszny jest kobieciarz. Tak pokazana. Jest trochę tej polityki, ale właśnie uchodzi za takiego kobieciarza, więc myślę, że taki cykl jest potrzebny, aby właśnie podkreślić tę jego rolę w historii Polski i to, dlaczego się mówi, że został Polskę drewnianą, a murowaną ją zostawił, więc pewnie to dlatego się na taki krok zdecydowano. Natomiast to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o nowości. Będzie jeszcze jeden nowy serial, również historyczny, pod nazwą Młody Piłsudski, ale o nim powiemy wam jeszcze później. Jego pilotażowy odcinek będzie można obejrzeć 11 listopada, ale nie martwcie się, na pewno wam o tym przypomnimy. Natomiast jeżeli chodzi o powroty znanych formatów, to już dziś coś dla fanów serialu Dziewczyny ze Lwowa. Będzie go można oglądać
teraz w sobotę, a nie w niedzielę, ponieważ przypomnijmy, w niedzielę wieczorem będzie można oglądać Drogi Wolności. Natomiast tuż po Drogach Wolności rolnik będzie znowu szukał żony. I może znajdzie. Kolejny powrót to magazyn Alarm, przy czym Alarm zyska dodatkowe wydanie w sobotę, a więc będzie go można oglądać 6 razy w tygodniu. Interwencja wiecznie żywa. Tak, i kolejny powrót, o którym warto powiedzieć ze względu na zmianę godziny emisji, to serial Leśniczówka. Przypomnijmy, w ubiegłym sezonie nadawany w piątki, teraz od poniedziałku do środy o 20:30, a więc 3 razy w tygodniu. Już wiesz, co to oznacza. Już wiem, co to oznacza i bardzo się z tego cieszę. Zresztą myślę, że nie jestem odosobniony. I u nas w notatkach jest taka emotka, serduszko jest to, w tym miejscu. Tak, mniejsze 3. Dokładnie. Chodzi mianowicie o to, że Klan powraca na piątek do emisji 5 razy w tygodniu. No. Niech fani Sławomira oraz teleturnieju The Wall będą spokojni. Te programy również wrócą, ale trochę później, bo w połowie września wróci oczywiście Ojciec Mateusz, no i wróci Jaka to Melodia, to już dzisiaj to nowe wydanie z Norbim o 17:30 może nam się na jakiś kawałek chociaż uda załapać. Nie, obejrzyjcie sobie to z VOD i słuchajcie nas do końca. Najlepiej. No, a teraz... Chyba, że się chcecie spóźnić. No, dokładnie. No jest to też jakaś opcja, tak, jakieś rozwiązanie. My pewnie zrobimy. A teraz utwór nawiązujący do głównego tematu tego naszego wejścia, czyli serialu Drogi Wolności. Może tylko nadmieńmy, że piosenkę w samym serialu zdaje się, że śpiewa ojciec i syn, czyli Krzysztof Cugowski i Piotr Cugowski, ale my sobie zagramy inny utwór o wolności, a zaśpiewa go Marek Grochuta. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. To jest Radio DHT, to jest program RTV na naszej antenie. Wspominaliśmy już o tym, że możecie do nas na Facebooku pisać, no i czynicie to. Wojtek najpierw napisał i Wojtek napisał coś takiego, że nareszcie koniec wakacji, wraca normalne radio, wraca normalna telewizja, programy znaczy. No, rzeczywiście coś w tym jest, rzeczywiście to wszystko wraca na stare tory, ale nie wydaje ci się, Wojtku, że jakoś tak mało nowości w tych jesiennych ramówkach? Jakie jest twoje zdanie na ten temat? No szczególnie radiowych, przynajmniej ja mam takie wrażenie. Może Wojtek się z nami nie zgodzi, ale wydaje mi się, że Polskie Radio to o tej porze zawsze już ogłaszało jakieś nowe propozycje programowe, no chyba, że mają coś takiego w zanadrzu i czekają po prostu do ostatniej chwili, a my jeszcze o niczym nie wiemy, a tutaj naprawdę jest mało tych nowinek. Ciekawe, z czego to wynika. Czyżby już twórcy tych kanałów mieli po prostu niewiele pomysłów na jakieś nowości? Ja już się tak śmiałem, że jak tak dalej pójdzie, to za jakiś czas będziemy musieli opowiadać o tym, co nowego w Netflixie i na Showmaxie, bo... Z drugiej strony, czemu nie? To dokładnie. Cieszy się dużym zainteresowaniem. Oczywiście, tylko, że tak. Tylko, że nie wpisuje się w naszą nazwę RTV, jednak radio i telewizja, to internet jest jednak medium troszkę innym. Oczywiście, to trzeba będzie zmienić albo nazwę, albo jakoś ten nasz program rozszerzyć, ale może tak źle nie będzie, może to tylko jakiś taki chwilowy zastój, a my niepotrzebnie siejemy panikę. Natomiast napisał jeszcze Adrian. Adrian nas wrześniowo przywitał, no i wyraził swoją opinię co do Dróg Wolności. Mianowicie napisał, że zapowiada się bardzo ciekawy serial historyczny. Ja jeszcze powiem, że ojca sióstr ma zagrać Adam Cyfka, znany bardziej jako Maślana z Władców Much. No, ciekawe, tak. To zobaczyć, jak on wygląda. Kojarzymy tylko jego głos, taki specyficzny, no i właśnie usłyszeć, jak mówi tak naprawdę. Dokładnie. Natomiast teraz słów kilka o rozrywce w telewizyjnej czwórce, bo począwszy od dziś o godzinie 20 w piątki i w soboty, właśnie tam oglądać będzie można nowe rozrywkowe widowisko zatytułowane Gwiazdy Kabaretu. W realizowanym z udziałem publiczności programie wystąpią takie gwiazdy kabaretowe jak Kabaret Moralnego Niepokoju, Anim Rumru, Nowaki i Kabaret Pod Wyrwi groszem. Stałym elementem programu będzie również prezentacja gwiazd jutra, czyli tak zwanych jutrzenek. Będą to najbardziej obiecujące młode talenty, będące laureatami przeglądów i konkursów kabaretowych. I moim zdaniem to bardzo dobrze, bo ileż można w telewizji oglądać ten sam zestaw kabaretów? To po prostu to się może wszystko opatrzeć i fajnie, że będą się pojawiać jacyś nowi kabaretowi artyści. Być może jeszcze
jeszcze nie do końca opierzeni, natomiast no, z czasem mogą nabrać dzięki temu jakiegoś takiego doświadczenia występowania przed kamerą i może ten zestaw żelazny, rozrywkowy się w końcu zmieni. Przydałoby się. Zresztą Polsat miał pokazywać ten program Swobodny Poligon Kabaretowy również dla młodych twórców i poleciały pilotażowe odcinki pod koniec sierpnia, ale co z tym dalej? Chyba nic na razie nie wiadomo. Czekamy. Dokładnie. Czekamy na sygnał z centrali. Nowy program prowadzi Robert Korulczyk wraz z czterema artystkami z kwartetu Obsession. Kamilą Szalińską-Bałwas, Agnieszką Kłosiewicz, Aleksandrą Świdzińską i Justyną Meliszek. No więc zespół prowadzących całkiem pokaźny. Jak oni się tym podzielą, to jest interesujące i trzeba będzie rzucić na to okiem, bo może być fajnie. No czemu nie? A my teraz ukłonimy się nieco panu prowadzącemu Korulczykowi, który związany jest z kabaretem Młodych Panów i właśnie utwór w wykonaniu tego kabaretu teraz usłyszymy. Będzie to song kościelny. Tak jest tytuł, kościelny song, na melodię pewnego innego, bardzo znanego songu. I zdecydowanie w oryginale nie było tam o kościele. Radio. Ale my wam tak nie powiemy jeszcze, że dziękujemy państwu bardzo. Nie, my tu jeszcze będziemy z wami do godziny 18, także spokojnie, informacji jeszcze trochę do zaprezentowania mamy. No i nadal jesteśmy w kręgach telewizyjnej czwórki. Interesują cię takie różne seriale sensacyjne, detektywistyczne, coś w tym stylu, czy raczej omijasz? Tak sobie średnio. No ja czasem lubię sobie coś takiego obejrzeć i będzie okazja, żeby to uczynić już od poniedziałku o godzinie 18 na antenie telewizyjnej czwórki, bowiem właśnie wtedy zadebiutuje nowy serial, który zatytułowany jest Septagon. Jak wynika z informacji portalu wirtualnemedia.pl, bohaterami produkcji są pracownicy tytułowego biura detektywistycznego, czyli właśnie Septagonu. Podobnie jak w Detektywach w Akcji, serialu, który czwórka pokazywała w latach 2015-2017, Septagon jest oryginalnym polskim formatem łączącym elementy sensacyjne, przygodowe, komediowe i również fabularne. Właśnie jeżeli chodzi o fabułę, to opierać będzie się on na historiach, które poznajemy przez pryzmat prowadzonych przez detektywów śledztw. No i przy okazji będziemy mogli także zobaczyć, jak tam życie głównych bohaterów się toczy, bo będą również w tym serialu pojawiać się wątki osobiste. Czyli taki model dość ostatnio popularny, bo na przykład Policjantki i Policjanci to podobnie wygląda, Lombard Życie pod zastaw wygląda podobnie, to oczywiście Lombard jest trochę innym typem serialu, chociaż tam sensacja i akcja też się niekiedy dzieje. Więc to za sprawą Mariusza, jednego z pracowników Lombardu. Także można sobie będzie to obejrzeć, może być nawet dość interesujące, jeżeli będzie ten serial zrealizowany dobrze. Czemu nie, jeżeli ktoś lubi takie produkcje? Oczywiście, jak rozumiem, te już znane i popularne produkcje, tak jak Policjantki i Policjanci, będą kontynuowane jesiennie. Zdaje się, że będą, więc będzie sobie można to... A te programy mają wiele filmów, więc oczywiście. Informacje. Tak. No dobrze, to teraz co, zagramy sobie jakąś piosenkę tak w klimacie. Dokładnie, utwór o detektywach właśnie. Zespół No Doubt. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Stali słuchacze dopisują. Krzysztof przed momentem się z nami przywitał, poinformował o tym, że Polsat dziś uruchomił swoją jesienną ramówkę. Krzysztof nie byłby sobą, jakby o My Trzy nie wspomniał. Natomiast my, Krzysztofie, gratulujemy cytowania w najnowszym presie. Tak na marginesie. Bo wczoraj wpadł mi w ręce najnowszy numer presu i tam kolegę Krzysztofa widziałem, a właściwie jego cytat. A propos lata z radiem, bo czegóż by lata innego. Z radiem. Tak, oczywiście. No dobrze, to teraz to przechodzimy. My właśnie jesteśmy w temacie. Tak. Krzysztof wprowadził temat słonecznej stacji, czyli Polsatu, bo teraz przyjdzie czas na pierwszą nowość. I oczywiście z uwagi na jej charakter, jak
jako że to jest program muzyczny, to zaprezentuję ją ja. Oczywiście. Bo właśnie taka grupa programów. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Oto. Otóż w jesiennej ramówce Polsatu znajdzie się muzyczny program Śpiewajmy Razem All Together Now, którego formuła polega na zaprezentowaniu umiejętności wokalnych na scenie w taki sposób, aby porwać do wspólnego śpiewania jak najwięcej spośród aż 100 jurorów. Im więcej członków jury wstanie z krzeseł i zaśpiewa wraz z uczestnikiem, tym wyższy będzie jego wynik. Taki nietypowy sposób oceny sobie wybrali. Uczestnikami programu będą profesjonaliści i amatorzy, którzy zaśpiewają solo w duetach lub w większych grupach muzycznych. Jak amatorzy, to panel, znaczy, że ja też bym mógł? Jurorski. Nie. Myślę, że nikt nie wstanie albo wstanął i wyjdą. Panel jurorski będzie się składał m.in. z ekspertów muzycznych, wokalistów i osobowości. W roli kapitana jurorów wystąpi Ewa Farna. No już ma doświadczenie w takich programach typu Talent Show. Była przecież jurorką w programie Idol, więc być może stąd właśnie wziął się jej angaż do tego programu. Natomiast w tym 100-osobowym panelu jurorskim zasiądą również m.in. Pinup Candy, czyli Katarzyna Kraszewska. Przyznam, że nie kojarzę tej pani. Może to jakiś mój brak wiedzy. Nick Sinclair. Zdaje się, że był znany z pewnego dawnego talent show Polsatu Fabryka Gwiazd. Ania Ortodox, również no oczywiście znana postać. Znana. Oczywiście. Dariusz Kordek. Też znany wokalista, aktor, wiadomo. Krzysztof Jaryczewski również. Maddox. To był jakiś taki pan, który się chyba przebierał. On występował w różnych talent show, również chyba Mam Talent był. Saszan. To ta pani, która starała się o występ w Eurowizji z utworem Nie chcę ciebie mniej. Ewa Gil. Była chyba taka wokalistka. Coś tak jakoś mi pobrzmiewa jak przez mgłę. Michał Stawiński. Nic mi to nie mówi. Bartosz Zielony. Tym bardziej nic mi to nie mówi. Facebook.com / Radio DHT. Konrado Janes. To postać znana tym wszystkim, którzy oglądali Must Be The Music. Zwycięzca jednej z ostatnich edycji, finalista pierwszej, o tak to dokładnie było. I Ramona Rey, wokalistka również znana, o Eurowizję się starała, ale się nie udało, niestety. Show poprowadzi natomiast artysta kabaretowy Igor Kwiatkowski, znany niegdyś z kabaretu Paranie Normalni. Natomiast jeżeli chodzi o to, kiedy będzie można to obejrzeć, już spieszę z informacją, od najbliższej środy o godzinie 20:30, a więc po nowych odcinkach serialu Świat według Kiepskich, który zdaje się, że wraca po tym, jak przez sezon nie mogliśmy oglądać nowych odcinków. Tak, wracają, chociaż szczerze mówiąc, jako, no, nie bójmy się tego słowa, miłośnik Świata według Kiepskich, a przynajmniej tego, co kiedyś pojawiało się w ramach tej produkcji, to muszę powiedzieć, że chyba dobrze byłoby, gdyby już ci państwo zeszli ze sceny, bo no chyba, że uda się jakiemuś scenarzyście naprawdę tworzyć nowe, śmieszne odcinki, bo to, co jest obecnie, a przynajmniej to, co było w kilku poprzednich sezonach Świata według Kiepskich, najzwyczajniej mnie przynajmniej nie bawiło i to nie jest tylko moje zdanie, bo również z kilkoma osobami rozmawiałem, które też no, bardzo wspominają pozytywnie pierwsze odcinki Świata według Kiepskich, a teraz to już nie jest to. Natomiast jeżeli chodzi o piosenkę, to mamy taką piosenkę. To niezbadane są tory, jakimi biegną nasze myśli, kiedy szukamy utworów będących niejako komentarzem do naszych wejść. No bo słuchajcie, tak pomyśleliśmy sobie, że no co jest celem takiego uczestnika, który będzie śpiewał, występował w tym programie? No chyba to, aby zaśpiewała z nim cała sala. Prawda? I właśnie o tym zaśpiewa. Teraz zaśpiewa Jerzy Połomski. Dokładnie. Radio DHT. Ole! I wracamy do was z kolejną garścią informacji. Tym razem z Polsatu przeskakujemy do TVN-u. Tak będzie. I tu w zasadzie trudno mówić o nowości, a raczej o nowej odsłonie znanego już formatu, bo nazwa Ameryka Express chyba się z czymś już może kojarzyć, prawda? Z Azją Express. Z Azją Express. To nieprzypadkowe podobieństwo, po prostu zmieniono
trasę wyścigu, zmieniono miejsca, do jakich zawitają uczestnicy. Przypomnijmy może, że reality show zakłada rywalizację par złożonych z gwiazd, które mają przebyć wyznaczoną trasę, dysponując minimalnym budżetem w kwocie $1 na dzień, na osobę. Suma ta musi im wystarczyć na wyżywienie, natomiast nie mogą płacić za transport i nocleg. Drużyna, która dotrze jako ostatnia do wyznaczonego w danym odcinku celu, jest eliminowana. America Express to wysokobudżetowy program. Jest to jeden z najdroższych programów w historii telewizji TVN, jeżeli nie najdroższy. Już pamiętam, że rok temu w przypadku Azji Express się mówiło o tym, że jest to tak bardzo drogi format, tutaj być może jest jeszcze drożej, koszty rosną, co to będzie w kolejnych latach. Tym razem trasa wyścigu obejmie dwa państwa Ameryki Południowej, mianowicie Ekwador i Peru. No i oczywiście kluczowe pytanie, kogo będzie można zobaczyć? Otóż do Ameryki Południowej wyruszyło 8 par. Pierwsza to Maciej Musiałowski wraz z koleżanką Anną Małysą. Nie znałam Macieja Musiałowskiego, tylko Maciej Musiał, to nazwisko mi coś mówiło. Natomiast Maciej Musiałowski również, z tego co udało mi się znaleźć, jest aktorem i chyba wokalistą również młodym, początkującym. Kolejnej pary przedstawiać nie trzeba, to Filip Heiser wraz z ojcem, z Zygmuntem, więc myślę, że to są najbardziej znani uczestnicy. Pan Zygmunt to się najeździ swoją drogą po świecie. No tak, ale o tym to wam powiemy za tydzień. Za tydzień, tak, Nowość Polsatu to później będzie obecna. Aleksandra Domańska z bratem Dawidem Domańskim. Pani Aleksandra jest aktorką, o czym również nie wiedziałam. Tomasz Karolak, postać znana również, wraz z kolegą Jakubem Urbańskim. Duet Fit Lovers Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz. Nie znałam kogoś takiego do tej pory. Wokalistka Magda Steczkowska z mężem Piotrem Królikiem, Lara Gessler, tak, z tych Gesslerów, i jej przyjaciel Piotr Sałata oraz Katarzyna Meller, czyli znana restauratorka, siostra Marcina Mellera, z przyjaciółką Moniką Zagajewską. Także taką właśnie mamy odświeżoną formułę. Zobaczymy, jakie znowu kultowe memy i teksty w rodzaju "nie mów do mnie teraz" ona przyniesie. Przyznam się szczerze, że nigdy tego akurat programu nie oglądałam i nie wiem, czy się skuszę na tę nową edycję. Natomiast na pewno się skuszę na te programy, które powracają, bo już w poniedziałek wracają Milionerzy, wraca również Ślub od pierwszego wejrzenia o 22:30 i bardzo mnie cieszy ta wiadomość. Szczególnie jednak należy zwrócić uwagę na pewną zmianę. Mianowicie zmienia się nieco ten panel doradczy. Nie będzie pani seksuolog, a będzie pani psycholog, behawioralna, czy ktoś taki. Czy to dobra zmiana? Chyba nie. Wydaje mi się, że ta sfera również jest ważna. No zwłaszcza w przypadku, zwłaszcza w przypadku ludzi, którzy dopiero się poznają i również mogą potrzebować jakichś tam porad, szczególnie no, że to nie jest wszystko takie bardzo naturalne. To jest, w tym programie jest wszystko postawione na głowie i przyspieszone bardzo, więc i zapewne do tej sfery kontaktów intymnych dochodzi zdecydowanie szybciej niż normalnie. Także no, tu się akurat seksuolog mógłby przydać. Mógłby przydać, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No, po owocach poznamy. Wraca również oczywiście Kuba Wojewódzki, wraca Diagnoza, to we wtorek, w czwartek pani Magda Gessler będzie znowu pytać, dlaczego wy trujecie ludzi, a kolejne powroty, myślę, że powiemy o nich w następnym tygodniu, ponieważ na powroty takich programów jak na przykład Mam Talent przyjdzie nam jeszcze poczekać do kolejnego tygodnia, więc wspomnimy o tym, kiedy będzie już właśnie bliżej tych pierwszych odcinków. Natomiast jeszcze tak a propos Diagnozy, to my sobie zrobiliśmy taki wakacyjny seans z serialem Diagnoza, z dwoma sezonami, które już miały swoją premierę na antenie TVN-u. I co? I polecamy ludziom Diagnozę. Tak, nawet polecamy. I z naszej perspektywy, gdzie kompletnie nie widzimy, co tam się dzieje, to rzeczywiście czasem jest to męczące. No momentami bywa trudno. Mm-hmm. Bywa trudno, szczególnie w takich momentach, gdzie ta akcja szybko przebiega. Natomiast co trzeba przyznać temu serialowi, to, że w każdym odcinku coś się dzieje, że ta fabuła jest budowana, są zaskoczenia, jest oczekiwanie na to, co się wydarzy, więc to zdecydowanie na plus. Tak, zatem będziemy na pewno oglądać trzeci sezon Diagnozy. A teraz
jako muzyczny suplement do tego, o czym mówiłaś, no to będzie piosenka o Ameryce. Co prawda mam wrażenie, że bardziej północnej niż południowej, ale kto by się tam przejmował. Ciężko nam było znaleźć utwór o Ameryce Południowej, więc o północnej będzie, no cóż, trudno. Tak, elektrycy nam teraz zagrają i zaśpiewają. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, co się stało z telewizyjną dwójką i dlaczego o niej w ogóle nie mówimy, to spokojnie, spokojnie. Teraz będzie słów kilka o tym, co dwójka ma nam do zaproponowania, jeżeli chodzi o jesienną ramówkę. I na razie, chyba się ze mną zgodzisz, szału nie ma. No, szału ewidentnie nie ma. Najwięcej nowości to ma chyba Polsat. My wam jeszcze o wszystkich nie mówimy, dlatego że pojawią się w kolejnych tygodniach, niektóre nawet w połowie września, więc spokojnie, to jeszcze nie jest wszystko, ale telewizja publiczna to, tak powiem szczerze, że blado wypada. Jedna, dwie nowości, no cóż to właściwie jest. Dokładnie, no i pierwszą taką nowością, z którą będzie się można zapoznać już niebawem na antenie telewizyjnej dwójki, jest program Bake Off Junior, będący edycją znanego już z anteny tej stacji programu Bake Off, w którym to pojawiali się dorośli uczestnicy. No a ten program to będzie taka edycja dla młodszych. Emisja... No jest to modne, skoro tak. Był MasterChef Junior, dokładnie. No to i Bake Off musiał taką edycję zrobić. Dokładnie tak. Z programem będziemy się spotykać w czwartki, począwszy od 6 września o godzinie 20:45. Do walki o tytuł polskiego mistrza wypieków i 25 tysięcy złotych. Stanie 12 dzieci w wieku od 8 do 14 lat. Jurorzy programu, którymi są Michał Bryś i Krzysztof Ilnicki, przygotowali aż 20 konkurencji, w trakcie których ocenią umiejętności, wyobraźnię i kreatywność uczestników. Młodzi adepci sztuki cukierniczej będą musieli przygotować m.in. drip cake, pizzę, babeczki, tartę warzywną i francuskie naleśniki. Uczestnicy... Także nie tylko na słodko. Nie tylko na słodko. Tam, co by się mogło wydawać. Oczywiście. Natomiast co tu też będzie jeszcze taką trudnością w programie, to uczestnicy będą musieli trzymać się wyznaczonych zadań i nie będą mogli przekroczyć czasu na ich wykonanie. Także będzie rywalizacja i to myślę, że całkiem mocna. Natomiast na antenę telewizyjnej dwójki wracają także sprawdzone już doskonale seriale, które znacie. Barwy Szczęścia od poniedziałku do piątku o 20:10 i to już jest serial, który jest emitowany na antenie telewizyjnej dwójki od 27 sierpnia, także już trochę odcinków mogliście przegapić, jeżeli lubicie. M jak Miłość z kolei to poniedziałki i wtorki, czas emisji tego serialu, godzina 20:55, od najbliższego poniedziałku będzie sobie można oglądać. Na dobre i na złe w środy o 20:55, od najbliższej środy. Natomiast godzinę później, czyli o 21:55, serial Na Sygnale. Natomiast nieco później powrócą dwa seriale komediowe. Pierwszy to jest O mnie się nie martw i to będzie o godzinie 20:30 w każdy piątek. Można spotkać się z tym serialem, natomiast dopiero od 14 września emisja na antenie dwójki nowych odcinków. Natomiast coś, co po prostu, czym dwójka jest zawalona od pewnego czasu, czyli rodzinka.pl w piątki o 21:45, również od 14 września. Natomiast... Wtedy premierowe odcinki, ale przypuszczam, że starsze odcinki każdego dnia. No właśnie, no bo przecież... możliwych porach. Tak, tak. Już nie było innych produkcji. Oczywiście. No i będzie też można sobie obejrzeć program The Voice of Poland, 9. edycję tego programu. W soboty o 20:05 i to już od dziś. Więc jeżeli ktoś ma ochotę oglądać, to polecamy. Najlepszego głosu w Polsce poszukiwać będą debiutujący w roli trenerów Grzegorz Chyży i Piotr Cugowski. Do programu powróci również Patrycja Markowska. A w czwartym
fotelskim treneru, co ja gadam, trenerskim fotelu, zobaczymy Michała Szpaka, no, no także to tak będzie, to już tak, dziś, to czekam, już dziś. Będę czekasz. Śpiewać This is the voice of Poland, tak, ale nie zaśpiewam publicznie, bo nie, ale teraz nam zaśpiewają radiowe nutki, tak aby pokłonić się tym zdolnym, wspomnienia młodym z dzieciństwa uczestnikom programu Bake Off. Chociaż tak między Bogiem a prawdą, to najłatwiejsze ciasto w świecie, o którym za chwilę zaśpiewają, to dla tych uczestników to bułka z masłem raczej. Oni to nie takie rzeczy pewnie potrafią piec i za takie coś to by pewnie nikt 25 tysięcy złotych nagrody nie przyznał. Właśnie swoją drogą to no naprawdę stosunkowo wysoka nagroda jak na dzieci w tym wieku. No oczywiście, że tak. Z takimi pieniędzmi. Będąc takim małym dziecięciem, to i tak pewnie rodzice będą władać. No cóż, takie życie albo tym dzieciom odłożą. Chociaż wiesz, już taki 14-latek, to myślę, że może i mieć pomysł jakiś taki może, wstępny. Ale też, no, może mieć pomysł, pytania też, na ile rodzice uznają, że on ten swój pomysł może zrealizować. To prawda, no, natomiast no zobaczymy. Posłuchajmy o tym najłatwiejszym cieście w świecie. Może to was zainspiruje, aby takie ciasto ze śliwkami sobie upiec. Tak, radiowe nutki, tak jak już mówiłem, wspomnienia z dzieciństwa, przynajmniej mojego, twojego chyba zresztą też, bo pamiętasz pewnie radio trochę dzieciom. Tak. Radio dzieciom, różne programy, na przykład książka czytana przez lektora bądź też lektorkę i wtedy w przerwie na przykład pojawiały się bardzo często radiowe nutki, a my też sobie teraz robimy przerwę, żebym już nie mówił o trenerskim fotelu. Słuchacie Radia DHT. No słuchajcie, skojarzenia mogą być różne i każdy ma prawo do swoich. Napisał do nas przed momentem na Facebooku Adrian, któremu piosenka w wykonaniu radiowych nutek to kojarzy się bardziej z programem Rock Your Baby, który nadawany był na antenie VH1. Więc no, różne są skojarzenia, jak sami widzicie. Mi to ewidentnie kojarzy się z radiową jedynką i chyba nic z tego skojarzenia nie zmieni. Poza tym radiowe nutki to zdaje się w ogóle był zespół, który jakoś tam przy Polskim Radiu dorastał. No chyba tak. Tak, tak, więc pytanie, czy w ogóle VH1 to, na antenie VH1 to była ta wersja, bo może jakaś inna. No ale to może nam Adrian coś... To nagrał po nowoczesnemu, Adrian nam być może o tym powie, a teraz będzie również muzycznie, ale i tanecznie przenosimy się do telewizyjnej dwójki, ponieważ jak już wiemy od jakiegoś czasu Telewizji Polskiej jest po drodze z muzyką taneczną, również z muzyką disco polo. No i z tegoż to właśnie powodu Telewizja Polska organizuje Festiwal Muzyki Tanecznej w Kieleckim Amfiteatrze Kadzielnia. Pierwszego dnia, czyli będzie to przyszły piątek, 7 września, od godziny 25 cała zabawa rozpocznie i wystąpią zespoły disco polo, między innymi Akcent, Boys, Bayerful, Weekend, Top Girls, Power Play, Piękni i Młodzi, Andre, Babyful. Czy to nie jest jakiś zespół? Wiesz co, to jest chyba jakiś zespół, jak dobrze kojarzę, to nasz specjalista od tej muzyki, Kazimierz Parzyk, powinien się wypowiedzieć. Tak swoją drogą Polostrefa po godzinie 18 na antenie radia DHT się pojawi. Ale to jest, zdaje się, zespół tworzony przez młodych świeżyńskich z jakimiś przyległościami. Nie no wiem, tak czy... właśnie można się było domyślić. Natomiast oprócz tego zaśpiewa jeszcze Luna, która będzie gwiazdą wieczoru. Natomiast widowisko poprowadzą Sławomir, Kajra oraz Mateusz Szymkowiak. Z kolei na sobotę 8 września transmisja się rozpocznie wtedy o godzinie 21.10, przepraszam. Zaplanowano koncert Szalona domówka Marka Sierockiego. Na scenie kieleckiej kadzielni zagrają Kate Ryan, Gromi wraz z Łukaszem Mejerem, Oceana, Ingrid, Velvet, Sean Baker, kto tu jeszcze, Arash, jeszcze Stachurski na przykład, i Papa D, i Marlena Drozdowska, i Grzegorz Wilk. Te gwiazdy zagraniczne to takie już trochę przebrzmiałe, takie, które kilka lat temu były modne, ale zapewne po prostu tańszym kosztem można je zaprosić. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto poprowadzi ten właśnie koncert, to będą to Ida Nowakowska, Mateusz Szymkowiak i Marek Sierocki, już powyżej wspomniany. Muszę jeszcze jedną rzecz dodać, ponieważ
Nie mam do końca pewności, czy wszystkie informacje, które wam przekazałam co do tego koncertu, są potwierdzone. Tak wiem, źle to o mnie świadczy, że nie umiem może potwierdzić wszystkich danych. Natomiast wynika to z tego, że w różnych źródłach mamy informacje różne, począwszy od tego, od której się te transmisje zaczynają. Tu już są pewne różnice godzinowe, na przykład jedni twierdzili, że w piątek to 20:45 się to wszystko zacznie. Również nieścisłości dotyczą tego, które gwiazdy będą kiedy występować. Na przykład w pewnych źródłach znalazłam, że Marlena Drozdowska zaśpiewa pierwszego dnia, a nie drugiego. Więc to powiedzmy sobie szczerze, nie bardzo wiadomo, kiedy możecie się kogo tam spodziewać, bo jak widać są niezgodności w tej materii, ale być może dla fanów tej muzyki nie ma to znaczenia, kto kiedy wystąpi. Najważniejsze, że będzie Zenek. To, żeby się gdzieś tam dobrze bawić i najważniejsze, że będzie Zenek i on u nas też będzie za chwilę, no bo kogo innego mogliśmy wybrać? No powiedzmy sobie szczerze, wszyscy najbardziej czekają na Zenka właśnie i teraz będzie on i zaśpiewa Tabu Tibu. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Ekspert od muzyki disco polo, Kazimierz Parzych, potwierdził, że Baby Fool to są synowie Sławka Świeżyńskiego. To są bracia. Tak, dokładniej. No, jakżeby mogło być inaczej, swoją drogą. Natomiast... No, dziękujemy za informację i zapraszamy na Polo Strefę po godzinie 18. No, a teraz nadal telewizyjnie, prawda? Nadal telewizyjnie, jeszcze tylko słówko o powrotach, ponieważ ta informacja gdzieś nam umknęła, o powrotach w telewizji Polsat, które nas czekają już w tym tygodniu. W zasadzie już jeden się dzisiaj odbył, ponieważ Krzysztof nam pisał o My 3. Natomiast jutro coś dla fanów serialu W Rytmie Serca. Po godzinie 20 rozpocznie się emisja odcinków nowego sezonu i jak to zwykle bywa z tym serialem, na początek mamy dwa premierowe odcinki. Również w przyszłym tygodniu powróci serial Przyjaciółki, to w czwartki, a przed nim Nasz Nowy Dom. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne powroty i kolejne nowości w Polsacie, to tak jak już wspomniałam, wypatrujcie tych informacji w kolejnych wydaniach. A teraz przyszedł czas na kolejną nowość i to w takim kanale, w którym chyba byśmy się jakichś szczególnych nowości nie spodziewali, przyznasz sam. No tak, bo będzie mowa o Metrze. Tak, bo no jest takie wrażenie, że te kanały, które się pojawiły na 8 multiplexie, to tak rozpoczęły z przytupem, a potem dochodziło do redukcji. A potem było już tylko gorzej. A tutaj, tak, a tutaj telewizja Metro, co nieco może być zaskakujące, przygotowała dla nas nowość. Otóż już od dziś na antenie kanału Metro pojawi się nowy program informacyjny Metro 18. W tym właśnie programie, w telegraficznym skrócie, zostaną przedstawione najważniejsze wydarzenia z danego dnia. W 10-minutowym serwisie widzowie poznają najciekawsze newsy polityczne, a także wiadomości ze świata nauki i technologii. Również dowiedzą się czegoś o niesamowitych ludziach, pasjonatach ekstremalnych sportów, którzy nie ograniczają się przez żadne ryzyko, tylko właśnie spełniają te swoje marzenia. Co może być dla wielu inspirujące, również poznamy osoby, które się parają jakimiś niesamowitymi eksperymentami. Program będzie emitowany od poniedziałku do soboty o godzinie 18. Nie wiem, może tobie nie, bo nie wiem, czy tę telewizję oglądasz, ale tak jeżeli chodzi o formułę i rozrzut tematów, to coś mi to trochę przypomina. A co takiego? Co takiego to może być? A Ekspres Telewizji TTV mi to przypomina. A on właśnie jest taki, ma taką trochę luźniejszą formułę, takie właśnie nie tylko te news bieżące, również właśnie jakieś ciekawostki, tak jak to tutaj będzie wyglądało. Więc wydaje mi się, że jest to program powstały gdzieś tam może dzięki jakiejś inspiracji właśnie Ekspresowi TTV, no i wydaje mi się, że jest to dobry pomysł. Zawsze lubiłam ten właśnie Ekspres, bo na jakieś fajne ciekawostki można się było natknąć. Dokładnie, to rzeczywiście fakt faktem, no ja jakoś nie oglądam TTV, więc nie umiem się odnieść, ale jeżeli tak jest, jak mówisz, no a przecież tak jest, no to faktycznie kolejny taki program rozrywkowy z takimi lekkimi informacjami, które nas tam nie przytłoczy nadmiarem polityki, bo tego mamy pełno w każdym serwisie informacyjnym, to na pewno się przyda. Tylko no to jest, zastanawiam się, czy samym programem informacyjnym uda się przyciągnąć większą ilość widzów. I to jeszcze takim krótkim, więc w związku z tym pytanie, jak długo on się utrzyma? Czy to nie będzie kolejna pozycja
programowa, która przestanie być emitowana, bo podobno również mają zniknąć z telewizji Metro te programy Agory, między innymi Dominiki Wielowiejskiej czy Michała Nogasia, te, które się pojawiają w internecie i były produkowane, no w sumie z myślą o internecie i chyba w tej formie się głównie sprawdzają, ale również pokazywano je w telewizji Metro, ale tam ich już nie zobaczymy, więc to z jednej strony redukcja, z drugiej strony rozwój, również tam ponoć szata graficzna się ma zmienić, jeżeli to kogoś interesuje, także no coś się dzieje. Coś się dzieje. Odmówić nie można. Tak, a u nas teraz muzycznie się zadzieje, będzie piosenka o metrze. Będzie piosenka o metrze, o panu, który będzie sobie jechał metrem. Po drodze będzie się odnosił do poszczególnych stacji metra, a będzie to Taco Hemingway. Radio DHT. To cały czas program RTV na antenie Radia DHT. Cały czas opowiadamy wam o tym, co interesującego w radiu i telewizji się dzieje, a teraz w końcu będzie o radiu. Będzie o radiu, tak jak już wspomnieliśmy, nie obrodziło nam przynajmniej na razie w nowości, w nowe programy, w nowe ramówki radiowe, ale czekamy, może stacje planują je wprowadzić na przykład nieco później, nie z początkiem września, chociaż wiemy już na przykład, że w Melo Radio ramówka pozostanie bez zmian. No są tak dobrzy, że po prostu nie potrzebują zmian. Melo, tak? Dokładnie, będzie dalej tak słodko i spokojnie i wszystko naraz, to po co coś zmieniać, to by się jeszcze ten spokój zaburzyło. Ale mamy kilka takich radiowych nowinek, od na przykład taką, że jak podali użytkownicy serwisu radiopolska.pl, a raczej forum tegoż właśnie serwisu, na stronie Radia Z w zakładce Ludzie jakiś czas temu pojawiła się Ewelina Pacyna, znana niegdyś z radia RMF FM. I rzeczywiście można ją było dzisiaj już usłyszeć w Radiu Z po godzinie 11, sama słyszałam, natomiast tak na stałe podobno zagości w soboty i niedzielę między 15 a 19. To już sugeruje jakieś zmiany, bo zdaje się, że w sobotę następna audycja zaczynała się o godzinie 18 pana Zeglera, więc coś by jakby się jeszcze miało zmienić, ale my jeszcze nie wiemy co. Jak będziemy wiedzieli, to oczywiście wam damy znać. Kolejna ciekawostka jest związana z poprzednią stacją pani Eweliny, czyli RMF FM, która to stacja zakończyła współpracę z Ewą Farną, która prowadziła audycję To Lubię i audycja ta nie pojawi się w jesiennej ramówce stacji, natomiast od września w tym miejscu zagości audycja Tego jeszcze nie grali. W soboty i niedzielę od 15 do 20 Paweł Jawor i Mateusz Opyrchał, dziennikarze rozgłośni, będą prezentować premiery i przeboje ulubionych gwiazd. Czy czujesz się zachęcony? Bo jak dla mnie ten opis mówi tyle, że nic nie mówi. No tyle, że premiery. A pytanie, czy rzeczywiście to będą takie premiery i czy rzeczywiście RMF FM jako ogólnopolski nadawca będzie miał odwagę eksperymentować z jakimiś nagraniami, które dla słuchacza są zupełnie nieznane i to w większych ilościach. Bo wszelkie prawidła mówią tak, żeby podać słuchaczowi to, co zna i lubi i rozpoznaje i tylko od czasu do czasu go zaskoczyć. Bo te piosenki najbardziej lubi, które znam. Z tej informacji wynika również, że nie tylko współpraca z panią Ewą zostanie zakończona, ale również z Markiem Piekarczykiem. Wychodzi na to, że Buntownik z Wyboru również się nie pojawi w jesiennej ramówce. Natomiast teraz z żółto-niebieskich przechodzimy do Radia Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje ma swoją nową ramówkę i teraz kilka słów. Jest jedną z tych dwóch stacji, która poinformowała od razu nowej ramówce. Brawo dla tych państwa. Jak widać, można nową ramówkę wprowadzić od razu od września i to mieć jeszcze jakieś nowe pozycje programowe. Dokładnie. I tak oto jesienią Radio Złote Przeboje zaprosi słuchaczy do zabawy w loterii Graj o Całość, prowadzonej przez Zygmunta i Filipa Heizerów. No, ci ludzie to się napracują. Zygmunt jest wszędzie. Boję się otworzyć lodówkę. Od poniedziałku do piątku, począwszy od najbliższego poniedziałku, bo od 3 września do wygrania będą 1000 złotych. W puli nagród jest sporo, bo 500 000 złotych. Do zabawy będzie można się włączyć wysyłając SMS-a pod wskazany numer. No, czyli standardowo wyślij SMS-a, a my może do ciebie oddzwonimy i może się uda coś ci uszczknąć z tej puli, a przy okazji z SMS-ów to też nieźle nadawca się obłowi.
Od 3 września również stacja będzie nadawać program według jesiennej ramówki. No, czyli ramówka tu startuje od września. Na program poranny słuchaczy zaproszą od 6 do 10, od poniedziałku do piątku. Kamil Baleja, Karolina Wasielewska i Piotr Jaworski zaproszą słuchaczy na poranek. Kolejne pasmo w godzinach od 10 do 14 poprowadzi Jerzy Telesiński, a audycję popołudniową od 14 do 18 z kolei poprowadzi Tomasz Florkiewicz. Nowością będzie m.in. zabawa Damy Radę, w której Tomasz Florkiewicz pomoże słuchaczom załatwić rozmaite sprawy. Na antenę Radia Złote Przeboje powrócą również audycje Marzeny Rogalskiej i Odety Moro, natomiast tu zmieni się nieco pora emisji tych programów. Od weekendu, ale nie tego, tylko przyszłego, program Rogalska od Kuchni będzie nadawany w niedzielę od godziny 14 do 16, a najlepszy weekend Odety Moro pojawiać się będzie w soboty i niedzielę od 10 do 14. Natomiast jeszcze jedna ciekawa propozycja od Radia Złote Przeboje dla swoich słuchaczy, to jest audycja zatytułowana Dobra Impreza z Radiem Złote Przeboje. Jej głównymi bohaterami będą słuchacze i imprezowa muzyka, a audycji będzie można słuchać w każdą sobotę od 20 do 1 w nocy. No, po prostu taka prywatka muzyka na imprezę. No zobaczymy właśnie, jak to będzie, bo Radio Plus też ma audycję prywatka, której playlista chyba się tak za bardzo nie różni, albo przynajmniej w małym stopniu od tego, co na co dzień można usłyszeć. Zobaczymy, jaka tu będzie muzyka, ale jest jeszcze jeden problem z koncesjami lokalnymi. No tak. Wyjaśniam. Otóż w większości oddziałów, no może nie w większości, ale no w wielu oddziałach sieci Złotych Przebojów do tej pory w weekendy wieczorami można było słyszeć dużo słowa dotyczącego tematyki lokalnej, bo tego właśnie wymagały koncesje, aby tej warstwy lokalnej było sporo, na kiedy ją realizować. W środku dnia no tak nie pasuje, to najlepiej albo wcześniej rano, albo późnym wieczorem. Tak wiele sieci przecież robi, więc Złote Przeboje też tak sobie z tym radziły. I jak to teraz będzie z tą audycją imprezową? Czyżby to znaczyło, że w niektórych oddziałach ona będzie okrojona, bo będzie trzeba poświęcić czas na właśnie te lokalne treści? Czy w takim razie upchną je w jakimś innym czasie, na przykład będzie tego jeszcze więcej rano? To zobaczymy, ciekawa jestem, jak z tego wyjdą. To jest prawda, natomiast jeszcze jedna informacja. Zmieni się liner, czyli takie hasło promocyjne Radia Złote Przeboje już od poniedziałku i hasło to jest następujące: tylko dobra muzyka. Kreatywne, trzeba przyznać. To mówi wszystko. Tak, dokładnie. No to teraz, skoro będzie audycja imprezowa, to my sobie posłuchajmy pani Leslie Gore, która chyba już jest troszeczkę za stara z tym utworem do Radia Złote Przeboje. Ja wiem, jak to brzmi, ale posłuchajcie sami, bo ta piosenka to... Kiedyś by się tam kiedyś pewnie sprawdziło, tak, ale wiesz... Złote Przeboje... Lata lecą i w Złotych Przebojach można usłyszeć takie piosenki, które ja kojarzę z czasów swojej młodości, albo to i nawet już nie takiej młodości. I to brzmi gorzej. Się czuję staro. Nie, no już można usłyszeć piosenki sprzed kilku lat. No właśnie. Po prostu no. Już jak widać, niewiele trzeba, aby przebój stał się złoty, a tak no naprawdę chodzi, wiadomo, o to, że zmienił się nieco format stacji. Również te nowsze przeboje grają, a u nas będzie teraz przebój nieco starszy. Tak, taki typowy złoty. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Ta piosenka to bardziej dla słuchaczy Radia Pogoda, skoro już no w klimatach agorowskich jesteśmy. A właściwie byliśmy, bo teraz przechodzimy do kolejnej stacji grającej zupełnie no, ale inaczej. Ale będziemy dalej w klimatach agory przecież. A no tak, no tak, tak. Przecież również do tej sieci należy i wspominane przez nas jakiś czas temu metro również te programy agory przecież nadawało, więc jakby wszystko tu się łączy ze wszystko sobą. Wszystko w rodzinie. Ale w radiu
Tak, ale w radiu, ale nie mylić z taką siecią telewizyjną. Nie. Co również poniekąd się z mediami wiąże, ale innego rodzaju. Teraz jesteśmy przy drugiej stacji radiowej, która ogłosiła, jak będzie wyglądała jesienna ramówka, czyli właśnie mowa o Rock Radio. I Rock Radio rozpoczyna jesienną współpracę z Hard Rock Cafe Warsaw. W piątki, w godzinach od 14 do 18 na antenie Rock Radia pojawi się przystanek Klasyka Rocka, nadawany z centrum Warszawy, właśnie z tego lokalu Hard Rock Cafe. Goście Hard Rock Cafe Warsaw będą mieli okazję posłuchać i zobaczyć na żywo prowadzących audycję Rock Radia. No i w ramach tej współpracy planowane są również koncerty, konkursy i audycje specjalne. Natomiast jeżeli chodzi o to, gdzie można znaleźć audycję o tych wszystkich planowanych wydarzeniach, to należy ich szukać na stronie Rock Radia, na jego profilu facebookowym oraz w kalendarzu Hard Rock Cafe. Od września poranny program Powstanie Rock Radia, którego można słuchać od poniedziałku do piątku od 6 do 10, a w weekendy od 7 do 10, poprowadzi Łukasz Ciechański. Dotychczas można było go usłyszeć w tym paśmie Przystanek Klasyka Rocka popołudniowym, natomiast jeżeli właśnie chodzi o Przystanek Klasyka Rocka, to w jego pierwszej części nadawanej do 14 za mikrofonem zasiądzie Michał Żołądkowski, a w drugiej, czyli tej między 14 a 18, tutaj niespodzianka, Jan Bajorek, który dołącza do zespołu Rock Radia. Przypomnijmy, że jest to postać znana no chociażby z Radia Z. Natomiast gospodarzem wieczornego programu stacji od 18 do 22 będzie Tomasz Miara, również niegdyś Radio Z. Tak. Widać, tych nabytków tam mają sporo, jeszcze przecież Stary Brat się przewinął, no więc istotnie jakoś ekipa Eurozetu zasila ekipę Rock Radia. Ponadto w każdy piątek od 18 do 20 goście stacji wybiorą swoje ulubione klasyki rocka w audycji Klasyczna Dziesiątka. Dodatkowo słuchacze Rock Radia będą mogli wziąć udział w konkursie 100 solówek, które zmieniły rocka, to codziennie po 12, oraz w Giełdzie Klasyków, zabawie, w której trzeba wykazać się wiedzą o klasyce rocka i spośród dwóch znanych utworów wskazać ten, który powstał jako pierwszy. Ten konkurs będzie się pojawiał po 16. No i z tego można by wywnioskować, no chyba, że jeszcze czegoś nie wiemy, na przykład odnośnie weekendów, że prawdziwe okazały się pogłoski, jakoby Piotra Kędzierskiego już w Rock Radiu miało nie być. No tak, wszystko na to wskazuje. Może jeszcze coś gdzieś tam się okaże, natomiast no, bez powodu takich plotek no, nie rozpuszczano. A zdaje się, że pani rzecznik prasowa Agory też tak jakoś bardzo zapalczywie tego nie dementowała, tylko stwierdziła, że... Ona nic nie wie. Kędzierski to nadal z nami współpracuje, nadal z nami pracuje, no ale to była informacja na czas wakacyjny. A teraz to się tam mogło coś pozmieniać. No to co? Teraz zagramy. Na rokowo. Zagramy, no to musimy uczcić tę współpracę z Hard Rock Cafe. Będzie Hard Rock Hallelujah. Pozdrawiamy Krzysztofa, fana Eurowizji, bo to przecież eurowizyjny przebój już sprzed kilkunastu lat, tak naprawdę. Takie piosenki się zdarzają również na Eurowizji i sukcesy odnoszą i ten festiwal wygrywają. Tak, i teraz nam zaśpiewa i zagra Lordi. Radio DHT. Tak jest, Hard Rock, Hallelujah i Lordi na antenie Radia DHT w programie RTV. Powolutku zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania, ale spokojnie, jeszcze tak nie rozstajemy się z wami permanentnie, bo jeszcze na pewno pojawi się Patryk Faliszewski za kilka minut. Opowie wam o tym, co tam na satelicie interesującego jest, a my teraz też mamy wam jeszcze co nieco do opowiedzenia. Na pewno wam opowiemy teraz o tym, co nowego na antenie TTV w jesiennej ramówce. Tu co prawda nie powiemy wam do końca, kiedy te programy będą się pojawiały, bo jeszcze jak na razie sami o tym nie wiemy. Nie udało nam się odnaleźć żadnych konkretnych informacji na ten temat. Natomiast zapowiedzi kilku programów na antenie TTV mamy, no i chętnie się tymi zapowiedziami nimi właśnie z wami podzielimy.
Na dobry początek program Made in Morocco, w którym to Dagmara, bohaterka serialu dokumentalnego Królowe Życia, wyruszy jesienią na podbój Maroka w poszukiwaniu nowych możliwości biznesowych. Jak zawsze u jej boku znajdzie się syn Conan, nieodłączny towarzysz Jacek i przyjaciółka Edzia. Czy razem okażą się lepszymi negocjatorami niż marokańscy handlarze? W programie Made in Morocco Dagmara spróbuje zamienić pustynny piasek w złoto. I pierwszy odcinek będzie można obejrzeć już dziś o godzinie 22, jeżeli ktoś miałby ochotę zobaczyć, jak tam Dagmara i spółka radzą sobie w Maroku. Pozdrawiamy wszystkich fanów Dagmary, bo wiemy, że Dagmara ma fanów, zresztą gdyby ich nie miała, to pewnie by z nią nie robiono osobnego programu, więc myślę, że ta pozycja programowa wielu zainteresuje, ale to jest w zasadzie jedyna pozycja programowa TTV, o której mamy bardziej konkretne informacje co do właśnie daty i godziny emisji, co do tych dalszych, no to jeżeli tylko nam się uda coś znaleźć, to wam przypomnimy, ale myślę, że warto tych programów wypatrywać, bo na pewno są interesujące, a kolejny taki interesujący program to Ostatnia Szansa. Otóż twarzą lifestyle'owej rewolucji w TTV została Malwina Wędzikowska. W programie Ostatnia Szansa jako pierwsza w Polsce podejmie wyzwanie i podda mężczyzn modowej metamorfozie. Malwina wraz z ekipą programu wyruszy w Polskę, by dodać kolorytu, odwagi i charakteru męskiemu światu, który broni się przed modowymi standardami. Prowadzącą, która o męskim stylu wie niemalże wszystko, czeka jednak wiele niespodzianek. Tak jest. Kolejną nowością w programie TTV na jesień będzie program Ring na krawędzi. To bardzo osobisty projekt telewizyjny Ring Rojensa, który ma odwagę dostrzegać historię ludzi niezauważanych przez innych. Bohaterów programu można spotkać na ulicy, pod mostem, w kanałach. Charyzmatyczny prowadzący i producent telewizyjny będzie poznawał swoich bohaterów, a właściwie poznawał swoich bohaterów niemal przez rok. Motywował, kibicował, pomagał stanąć na nogi i wspierał w realizacji marzeń. A efekty tej pracy będzie można obejrzeć jesienią na antenie TTV. Teraz informacja o kolejnej nowości. Otóż silnych wzruszeń i kobiecych tematów nie zabraknie również w programie Między Nami. Prowadzący Łukasz Urbański, jest to stylista fryzur, spotka ze sobą na fotelu fryzjerskim znane i lubiane gwiazdy show biznesu oraz ich fanów. No to tak ciekawe spotkać się z ulubioną gwiazdą właśnie na fotelu fryzjera. No interesujące. W salonie Łukasza pojawił się m.in. Joanna Krupa, Agnieszka Woźniak-Starak, Szulim Badziak. Znaczy ona się nazywa teraz Woźniak-Starak, to tylko aluzja do jej poprzednich nazwisk była, dla tych, którzy nie wiedzą. Anna Starmach, również się pojawi Red Lipstick Monster, kimkolwiek jest, oraz Piasek. No i takie pytanie retoryczne się pojawia, jakie będą ich historie? No ciekawe, o czym oni tam w sumie będą rozmawiać, jak to będzie wyglądało. Tak, natomiast jeżeli chodzi o kolejne propozycje programowe, to my tu mamy jeszcze jedną, jeżeli chodzi o TTV, bo to właśnie jesienią w TTV swoją historię zaczną pisać Piękne i Odważne, czyli sześć uroczych i charakternych polskich kobiet, które wyruszą na wieś, żeby spędzić kilka dni na gospodarstwie. W mieście przyciągają spojrzenia, a w wiejskiej rzeczywistości będą musiały zmierzyć się nie tylko ze stereotypami i silną rywalizacją, ale również i podołać żniwom czy codziennej obsłudze gospodarstwa. Każda z uczestniczek będzie musiała udowodnić swoim bliskim i światu, że o jej sile i wartości nie świadczy tylko ilość przebytych zabiegów kosmetycznych. Czy surowe wiejskie życie zweryfikuje ich poglądy? No ciekawe. To taki kolejny program, w którym to muszą się ludzie z nietypowymi zadaniami zmagać, ale no, jak widać, coś takiego ludzi przyciąga gdzieś tam do telewizji. Jest na to moda. Tak, natomiast no, jeszcze w TTV będzie można sobie na przykład Gogglebox obejrzeć czekam, kolejny sezon. Czekam, będzie. Czekam, będę oglądać wszystkie odcinki.
uważam, że powinniśmy w tym programie wystąpić. Tak, bo to by w ogóle był bardzo ciekawy, bardzo ciekawe ujęcie. Obalić ten stereotyp, że niewidomi nie oglądają telewizji. Oczywiście, że tak. To mogłoby być naprawdę dość interesujące, jakby to z perspektywy naszej było omawiane to, co dzieje się w telewizji i jak to jest postrzegane. No wiadomo, że nie wszystko. Też może by się udało zwrócić jakąś tam uwagę na kwestię audiodeskrypcji, bo no tym właśnie, ludzie jeszcze tak by nie do końca wiedzą. Tak. Natomiast no, na pewno byłoby to interesujące, jeżeli producenci z TTV nas słuchają w tym momencie gdzieś tam, to się polecamy nasze skromne osoby. I tak sobie myślę, że no, mamy jeszcze dla was kilka informacji, ale chyba omówimy je w przyszłym tygodniu, bo jeszcze się dzieje. No chyba, że jeszcze opowiemy naszym słuchaczom o nowościach w TVN Stylet. Może byśmy z tym zdążyli. No to tak. Możemy równie dobrze wam to zostawić na przyszły tydzień. Szybka narada na żywo. Jak uważasz? Wiesz co, jak tak spoglądam na zegarek, to wydaje mi się, że możemy z tym tak do końca nie zdążyć. Bo jeszcze... No chociaż... Dobra, zaryzykujemy. Raz się żyje. Tak się robi program na żywo. Zagramy wam teraz piosenkę, bo warto, bo czemu by nie. I o metamorfozach. Tak, o metamorfozach. Skoro będą metamorfozy mężczyzn, to będzie o tym, że człowiek tworzy metamorfozy. Malwina je stworzy, a teraz Kora o nich zaśpiewa. Na naszej antenie, a my wracamy do was już za chwilę. Radio. To jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT. Adrian napisał do nas na Facebooku, że dziś minęło 20 lat od uruchomienia polskiej wersji Cartoon Network. No, jest to rzeczywiście jakaś tam data warta odnotowania, szczególnie dla tych, którzy mają sentyment do tejże stacji. Ale my teraz będziemy mówić o innej stacji, o zdecydowanie innej grupie docelowej. Dokładnie tak, jak już zapowiadaliśmy, będzie o TVN Style. I taka pierwsza ciekawostka. Otóż twarzą stacji TVN Style została Agata Młynarska. Tak, ta Agata Młynarska, ta znana postać w wyniku zmian, jeżeli chodzi o władzę TVN-u, tego połączenia z Discovery, właśnie przeszła do grupy TVN i teraz jest obecna w TVN Style i poprowadzi nowy program Ekstra Zmiana. W cyklu wezmą udział uczestnicy świeżo po rozwodzie, którzy chcą zacząć wszystko od nowa. W każdym odcinku eksperci pod okiem gospodyni dokonają rewolucji w ich wyglądach, szafach i mieszkaniach, aby ułatwić odrzucenie wspomnień. Uczestnicy przejdą gruntowną metamorfozę, a pomagać im będą m.in. architekt wnętrz, lekarz medycyny estetycznej, psycholog, fryzjer oraz stylista. Kolejną jesienną nowością w TVN Style jest program Poczuj się jak Małgosia Rozenek, którego gospodynią będzie, no, któż by inny, Małgorzata Rozenek-Majdan. Znana prezenterka w swoim nowym programie będzie przeprowadzać metamorfozy kobiet dotyczące nie tylko ich zewnętrznego wizerunku, ale również te związane z postrzeganiem w siebie w związku czy w pracy. Uczestniczki będą miały bezpośredni kontakt z życiem zawodowym i prywatnym prezenterki. Między innymi pojawią się na konferencjach prasowych, w których bierze ona udział. Prowadząca zaprosi widzów do swojego świata, opowie o swoich początkach w showbiznesie, o tym, jak w pewnym momencie, będąc już ustatkowaną kobietą po studiach i matką wychowującą dzieci, stwierdziła, że nie chce tak żyć, jak żyła do tej pory. Kiedy wygrała casting na prowadzącą program Perfekcyjna Pani Domu, jej życie zmieniło się diametralnie. Teraz robi to, co kocha, odniosła sukces na wielu poziomach i chce podzielić się tym z widzkami. Zdradzi uczestniczkom swój przepis na sukces, pokaże, jak naprawdę wyglądają kulisy jej pracy, będzie dopingowała bohaterki do walki o siebie i swoje marzenia. No taki program. Ja, wiesz co, mam taką refleksję. Sporo tej metamorfozy w tych programach różnego rodzaju, sporo przemian, sporo zmian. Tak w ogóle. Tak, to jest prawda.
Kolejny program, no też w zasadzie służący zmianom w życiu jego bohaterów. Jest to program randkowy Zanim Cię Zobaczę, który poprowadzi dziennikarka muzyczna Gabi Drzewiecka. W każdym odcinku Drzewiecka będzie towarzyszyła jednej singielce, która spośród trzech kandydatów wybierze tego, z którym pójdzie na randkę. No niby nic takiego, randka w ciemno już była. Kobieta będzie mogła jednak z nimi rozmawiać, ale do końca ich nie zobaczy. No to, czyli ewidentnie. Co to znaczy do końca? To jest ciekawe. No, dopiero w finale, zdaje się, na randce. Mężczyźni zostaną wyposażeni w kamery, dzięki którym singielka na ekranie telewizora zobaczy to, co robi jej potencjalny partner w domu, w pracy czy na spotkaniu z przyjaciółmi. Kobieta może zadawać pytania kandydatom i w ostatnim etapie decyduje, z którym z kandydatów chciałaby się umówić. Jeżeli chodzi o emisję tego programu, to tutaj już udało nam się znaleźć bardziej prawdopodobne informacje. Otóż jutro o godzinie 22:15 można zobaczyć pierwszy odcinek, no i oczywiście w licznych powtórkach również. Do jesiennej ramówki TVN Style trafi ponadto nowy program Stylowa Odnowa, w którym aktorka Ada Fijał i projektant Michał Szulc przerobią stare ubrania uczestniczek. Dzięki przeróbkom przestarzałej garderoby, nietypowym zestawieniom oraz sprytnym patentom prowadzący udowodnią, że interesujące kreacje można stworzyć na bazie niedrogich ubrań kupionych w zwykłych sklepach. Dla widzów przygotowano także praktyczne porady, które pomogą w przerabianiu własnych ubrań i zabawie modą. Jest to pilotażowa seria. Chcemy zobaczyć, jak się ten program przyjmie wśród widzek TVN Style, tak mówi szefowa stacji. I kolejna nowość. Myślę, że to coś interesującego. Otóż na widzów czeka dokument pod tytułem Prasowanie piersi. Przyznam, że brzmi zaskakująco. Trochę makabrycznie, ja bym powiedział. Tak, no właśnie, i to o coś takiego chodzi. Nakręciła go Anna Kalczyńska w Kamerunie, gdzie do dziś jest obecna tradycja przypalania piersi młodym dziewczętom. Ała. Dlaczego, po co, nie wiem, ale właśnie liczę się dowiemy z tego dokumentu. No i ponadto na widzów TVN Style czekają także nowe odcinki już sprawdzonych programów, takich jak Życie bez wstydu, Sława, Gwiazdy prywatnie, również SOS Sablewska od stylu, Pani Gadżet, Zaskocz Mnie, Misja Ratunkowa, Co nas truje i Że Cię nie opuszczę aż do ślubu oraz Dylematy w czym do ślubu. Więc taka jest szeroka oferta programowa. I chyba z tym was na dziś zostawiamy. Tak w sumie dla każdego, ale zobacz, dla każdego coś miłego, bo z jednej strony będzie coś, jak sobie poradzić po rozwodzie, a z drugiej strony będzie o ślubie. Dokładnie, tak. Czyli każdy coś dla siebie znajdzie. Mamy nadzieję, że w naszym kolejnym programie również każdy coś dla siebie znajdzie, bo już możemy zapowiedzieć, że opowiemy wam o nowościach w kanale Travel Channel. To informacja, z którą już dziś nie zdążyliście, ale sami widzicie, że mimo że trochę narzekaliśmy, to i tak tych nowości było sporo. Również będzie o nowościach w Food Network, w TVN Turbo, więc troszkę na pewno się tego zbierze, jak i o kolejnych nowościach w kanałach głównych w Polsacie, między innymi i w TVN-ie. To jeszcze teraz zaśpiewa nam tak jeszcze na kilka minut posłuchamy Ady Fijał, czyli tej pani, która poprowadzi program o stylowej odnowie w TVN Style, a po niej przemówi Patryk Waliszewski i opowie, cóż tam na satelicie znaleźć można. Tak, Patryk Waliszewski, który z obrotnicą, a konkretnie z pilotem do obrotnicy się po prostu nie rozstaje. Już za moment na naszej antenie się pojawi, a my na dziś dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Milena Wiśniewska. I idziemy oglądać jaka to melodia. Tak, Milena Wiśniewska to ja, a Michał Dziwisz to ja. Ten drugi. Tak. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Tu Polskie Radio DHT, a w nim zagraniczny przegląd wydarzeń. Patryk Waliszewski. Witam bardzo serdecznie. Zaczniemy smacznie. Zaczniemy od kanału kulinarnego, który się był pojawił niedawno na satelicie Tor 0 i 8 stopnia Zachód. A ściśle na platformie Freesat, bo o niej mowa. TV Paprika, jak podaje serwis parabola.cz, TV Paprika uruchomiła już w końcu wersję lokalną, dostosowaną typowo na rynki czeski i słowacki. Przypomnijmy, że TV Paprika to taki kanał o gotowaniu z naciskiem na naszą
środkową i środkowo-wschodnią Europę, ale jak sama nazwa mówi, program do tej pory obejmował też Węgry, ale i Rumunię, no generalnie wszystkie rynki Europy Środkowej, Wschodniej i części Europy Południowej. Teraz wersja czeska, czesko-słowacka opanowała rynek, na razie co prawda za pośrednictwem UPC, czyli platformy FreeSat, z tej pozycji orbitalnej mimo wszystko nie kojarzącej się z Czechami, a raczej z kanałami skandynawskimi. Program nadawany jest w DVB-S2, no i jak się nie trudno domyślić, jest kodowany. Druga w dzisiejszym przeglądzie informacja nie napawa już aż takim optymizmem jak ta poprzednia. Mianowicie Ukraina postanowiła zaszyfrować swój kanał z treściami kulturalnymi. Idąc za serwisami Medianany i Sat.Kurier, możemy wyczytać, iż Narodowa Społeczna Telekompania Ukrainy, o może tak to przetłumaczymy dość dosłownie, czyli odpowiednik nadawcy publicznego w tym kraju, planuje zaszyfrować kanał UA Kultura, do tej pory nadawany FTA z satelity AMOS. Wszystko rozbija się oczywiście o prawa i o to, że planowane są większe zakupy treści płatnych, no a te siłą rzeczy z powodów licencyjnych nie mogą być tak prosto transmitowane za darmo. Jak podkreślił przedstawiciel Teleradio Kompanii Ukrainy, to tak naprawdę jest oszukiwanie samych siebie i licencjodawców zresztą także tak naprawdę oszukujemy, gdyż chodziłoby o szyfrowanie tego kanału w systemie BIS, więc relatywnie mimo wszystko słabym systemie kodowania. Podsumowując zatem, UA Kultura naziemnie nie ma sprawy, na satelicie oficjalnie dla dystrybutorów kablowych. Tymczasem z AMOS-a przenosimy się na satelitę, na którym również stacjonuje ukraiński pakiet telewizyjny Extra TV, mianowicie na 9 stopni wschód. Dziś kompletnie nie będzie o pakiecie Extra TV, będzie za to o obstawianiu wyścigów. Częstotliwość 11,938, to jest ta, z której wcześniej nadawano RFI, potem RFI znikło. Na częstotliwości tej pojawił się brazylijski Zoomu HD nadawany w języku angielskim, a teraz na tej częstotliwości pojawiły się kanały o tajemniczej nazwie Better. I bynajmniej nie chodzi o to, żeby komuś z nas było lepiej, a o zakłady i bookmacherkę różnego typu i autoramentu. Kanały ponumerowane Better od 1 do 4 tymczasowo w promocji, tymczasowo FTA, gdyż migrują transponder. Prawdopodobnie ta promocja nie potrwa długo, no i zresztą no co tu oglądać, no. Dla nieświadomych zjawiska przypomnę i opowiem nieco, że chodzi o wirtualne zakłady sportowe, to jest mamy do czynienia na przykład z jakimś meczem piłki nożnej albo innym wyścigiem konnym, który jest symulowany. My zaś przed takim wyścigiem możemy obstawić daną sumę pieniędzy za wynik takiego wirtualnego spotkania, takiej wirtualnej symulacji. No i raz na wozie, raz pod wozem, albo wygrywamy, albo przegrywamy. Ciekawe są jednak parametry techniczne tych przekazów, mianowicie jest to kodek HEVC H265. Przepływność około 2 megabitów na sekundę, dźwięk również w standardzie AAC. Low complexity około tam zdaje się 128 kilobitów na sekundę. Rozdzielczość to 1280 na 720 pikseli, a co za tym idzie takie zwykłe HD. No w połączeniu z kodekiem H265 musi to wizualnie wyglądać dość interesująco, a przede wszystkim oszczędnie. Przegląd informacji zagranicznych powoli dobiega końca, natomiast został mi jeszcze w zanadrzu jeden drobny news, który tak naprawdę można ująć w formie mikrofelietonu. Jak wiecie Państwo z innych mediów zapewne już, bo o tym było dość głośno, Unia Europejska przeprowadziła takie badanie odnośnie zmiany czasu, a ściślej odnośnie chęci bądź niechęci Europejczyków do tejże. Wynik dość jednoznaczny, Europa nie chce zmiany czasu. I tematem pod rozwagę na najbliższy tydzień, z którym Państwa zostawię, jest co będzie, jeżeli. Mianowicie, co się stanie, jeżeli zmiana czasu zostanie zniesiona, a co za tym idzie, z jakim chaosem będziemy mieli do czynienia, gdy te kraje, które mimo wszystko czas zmieniają, dostosują swoje godziny nadawania. Tu myślę głównie o falach krótkich. W jaki sposób kraje, które nie zmieniają czasu po nowemu, będą również dostosowywały z racji warunków propagacyjnych swoje programy, a ściślej godziny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, poczekamy,
Zobaczymy, natomiast szykują się nam bardzo ciekawe czasy, przynajmniej dla tej części broadcastingu, która nadal pozostała przy falach krótkich. I z tym partyjnym, rzekłbym, pozdrowieniem mówię wam do widzenia, do usłyszenia, trzymajcie się. Słyszymy się, mam nadzieję, w następnym tygodniu. Patryk Waliszewski, jeszcze raz trzymajcie się ciepło. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RDV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.